Witam wszystkich serdecznie. Mały update, co mi się udało zrobić. Mam zbiorniczek wyrównawczy podłączony do chłodnicy i mamy chłodnicę już w końcu. Po prostu przyspawałem sobie tak, no jest to tak pospawane, bo pospawane, ale jest z dwóch stron. Na pewno będzie trzymało. Chłodnicę na pewno utrzyma. Mam podłączony dół, górę. No i mam tutaj taki wymiennik płytowy. Tak na razie jest grubnie ustawione. Ktoś by na pewno powiedział, że kierunek przepływu jest na opak, bo tu jest zasilanie. Ale to jest, jak to się mówi, uzgodnione z producentem, może być na odwrót. Czyli tak, mamy po części zaślepione wszystko. Tutaj to, co szło na mały obieg, też mam, powiedzmy, zaślepione tak doraźnie, bo na pewno jakoś to wykorzystam. Dużo przewodów tych podciśnieniowych, co było gdzieś tam, to mam pozaślepiane. Na przykład tutaj mam koreczek wrzucony i tutaj te przewody, co były na... nie wiem, czy mi się... o, tutaj jest. To było do wtrysku gazu i teraz mam dwa cylindry połączone z sobą. Tutaj może będzie widać, jest obydwa są połączone z sobą. Jakby ktoś wiedział, czy tak może to być. A tak za dużo tu się nie podziało, bo nie mam węży. Tu już sobie przygotowałem troszkę paliwo. Już wyciągnąłem sobie inaczej przewody, żeby paliwo podłączyć. Tutaj kombinuję z regeneracją, no, odzyskiem oparów. Ten wężyk był z odzysku spalin. Gdzieś tu mam ten oryginalny. On był z żarty. O, tak on wygląda. No i on miał dziurkę. Ale już go wymieniłem za taki inny. Zobaczymy, czy podziała, przynajmniej będę widział, jakie gazy idą. No ale potrzebuję zaś materiałów i czasu i waszej pomocy, czy ta rurka właśnie między strefami, no między dwoma cylindrami, może być tak to połączone rurką, czy nie, bo aż tak dobrze się nie znam. Myślę, że to będzie raczej działać, ale może ktoś będzie wiedział. Ogólnie szykuję się, żeby zrobić płukankę, bo pasek z alternatora założyłem. Niestety ten alternator jest z chyba Primery, to co tam pisze, Primera, Almera, Primera, one były mniej więcej takie same, tylko że to już był troszeczkę lepszy, powiedzmy, silniczek już. No i udało mi się założyć pasek, ale naprawdę nie było łatwo, bo jest wymiarowy 803. Jakby był 810 albo coś, by był git. Teraz tylko muszę zacząć kopać z alternatorem z Kamaza, żeby umieć naprężyć pompę wody i może zacznę coś tutaj więcej kombinować, żeby przepłukać instalację chłodniczą. No i próbę. No i dajcie mi odpowiedź, czy w ramach próby tu tylko połączyć tłumik na prosto, bo chyba będzie tylko strumiennica, końcowego nie będzie. Jeszcze tego nie mam pospawanego, a na próbę raczej tego nie będę spawał. Dajcie mi znać, czy tylko z środkowym tłumikiem sąsiedzi nie będą zaraz dzwonić po policję. Tak samo tutaj mam taki problem, bo jest oryginalny przyłącz. I on by wyszedł gdzieś tak. I bym musiał tutaj bardzo dużo rzeczy spawać, dorabiać i tak dalej. A nie chcę tego rozcinać, bo to będzie ewentualnie część zamienna do mojego. Czy zrobić coś takiego, on jest taki elastyczny wąż. I po prostu gdzieś go później pokierować, gdzie powinien być. Tylko że muszę zrobić adapter. Tylko dajcie znać, czy to ma sens. No i tu mam bak już naszykowany. Mam już pozakładane węże, przygotowane wszystko, tylko że
Tutaj jest wlew, a to jest odpowietrzenie wlewu. Przy demontażu mi się tutaj to ułamało, przez co to już i tak nie jest w pełni wartościowe. Się zastanawiam, czy czasem nie uciąć go tutaj, jakoś tak, i po prostu zrobić taką krótką dostawkę, że to będzie powiedzmy gdzieś jakoś tak, o, jak to się mówi. I będzie bak z wlewem od razu, takim profesjonalnym, żeby też ten zaworek nadciśnieniowy działał, bo jak wiecie, w każdym korku jest taki zaworek nadciśnieniowy, że jakby coś się działo nie tak, że ma, jak to się mówi, puścić. No i szykuję się do wsadzenia ultrakondensatorów do szafki, już tu tak trochę posprzątałem, ale no muszę zrobić sobie szpilki, żeby to do ściany wsadzić. No jest to tak na styk, jak to się mówi, drzwi się zamkną jak to wsadzę aż do ściany. Tylko, że muszę tu zrobić dystans, żeby nie dotykało ściany. Jeszcze muszę te kable jakoś poukładać, z czym się wstrzymywałam jak najdłużej, ale już nadchodzi czas, żeby uporządkować to wszystko i troszeczkę chyba poprzerabiać, pozakuwać kable i tak dalej, żeby to w końcu zaczęło jakoś wyglądać. Przepraszam. Bo później się biorę za ten galimatias i to będę też wszystko przerabiał, żeby było troszeczkę bardziej przejrzyste. To nic. Mały update. Jakieś pomysły, sugestie. Chętnie przyjmę na klatę krytykę albo jakieś bardzo fajne pomysły, jak macie. To nic. Ja dziękuję serdecznie. Polubienia, lajki, subskrypcje. Polecenia, mile widziane. Aha, chłodnicę będę wymieniał, bo ta jest rozcieknięta. Ta będzie jako awaryjna, może tą wsadzę później na mały obieg, że jak będę miał bardzo dużo ciepła, żeby po prostu mały obieg szedł tak samo na chłodnicy. Tam nie będzie takiego ciśnienia, więc możliwe, że da radę. Więc lajki, subskrypcje, polubienia, polecenia, mile widziane. Dziękuję, do zobaczenia w następnym. Cześć.